Szczęść Boże wszystkim, szczęść Boże wszystkim Wam tutaj obecnym, tym, którzy się też łączą przez media, które są z nami tutaj obecne. Otóż, moi drodzy, na początku chciałbym przedstawić konkretny tytuł tego naszego przedsięwzięcia, jakże bardzo potrzebnego i ważnego, jak się okazuje. Przedsięwzięcie pod nazwą Budowa hali magazynowej na potrzeby działalności Banku Żywności Caritas Diecezji Toruńskiej w Grudziądzu. To właśnie budowa hali magazynowej, zlokalizowana tutaj w Grudziądzu na ulicy Lotniczej. Jeszcze nie jest przypisany dokładny adres, ale to jest działka nr 18/4. Ten obiekt jest niezbędny, by trwale utrzymywać odbiory masy niespożytej lub niesprzedawanej żywności, możliwości jej dystrybucji i wykorzystania w ramach działalności charytatywno-opiekuńczej Caritas Diecezji Toruńskiej. Ten budynek, ten magazyn ma 40 metrów na 20, 11 będzie wysoki, dwie mroźnie, chłodnie, przestrzeń magazynowa do sortowania żywności, przestrzeń administracyjna, jeszcze będzie wzniesione piętro, gdzie będą znajdowały się również części administracyjne. Aktualne posiadane powierzchnie, moi drodzy, jeśli chodzi o wykorzystanie przez Caritas, są niewystarczające i były niewystarczające ze względu na to, że potrzeby odbiorców są coraz większe. Również wielokrotnie, też dzięki rozmowom z księżmi, przede wszystkim z księdzem dyrektorem Danielem, z księżmi i osobami, które zajmują się w Caritas w różnych placówkach, wielokrotnie dosłownie odmawialiśmy lub odsuwaliśmy terminy przyjęcia kolejnych dostaw z powodu braku powierzchni magazynowych. I dlatego to przedsięwzięcie jest niesamowicie potrzebne i bardzo, bardzo dla nas wszystkich, dla społeczności bardzo ważne. I jednocześnie chciałbym szczególnie zwrócić uwagę, bo takie pytania zawsze padały wcześniej i będą padać. Po co? Dlaczego? Otóż potrzeby były, są i będą zawsze ogromne w niesieniu pomocy. Ekscelencjo księże biskupie, czcigodni księża, panie wojewodo, panie marszałku, panie prezydencie, państwo radni, szanowni państwo, drodzy przyjaciele Caritas diecezji toruńskiej. Czuję się wyróżniony i zaszczycony, mogąc być tutaj z państwem dzisiaj w tym gronie, świętować tworzenie, budowę nowego magazynu żywności, Banku Żywności Caritas Diecezji Toruńskiej. Muszę państwu powiedzieć, że pan premier nie miał w zasadzie żadnych wątpliwości, kiedy decydował, czy przyznać te środki, brakujące środki na budowę tego Banku Żywności. Caritas to jest marka znana, Caritas to jest instytucja, która gwarantuje, że środki będą dobrze wydane, to jest instytucja, która daje pewność, że środki trafią do ludzi naprawdę potrzebujących. Kiedy tak myśli się, proszę państwa, o Caritas, to przynajmniej jedno z moich skojarzeń prowadzi mnie do encykliki Benedykta XVI, nie jednej zresztą, w tytule której użył słowa Caritas, ale chcę powiedzieć krótko o encyklice społecznej, Caritas in Veritate. Miłość w prawdzie, tak można przetłumaczyć z łaciny te słowa. Dlatego o tym mówię, bo wydaje mi się, że instytucja, jaką jest Caritas, doskonale realizuje właśnie te założenia, o których Benedykt XVI pisał w tej encyklice. Miłość w prawdzie o człowieku, takim, jaki on jest. Bo nie chodzi przecież tylko i wyłącznie o pomoc taką materialną, z której znana jest Caritas. Ale chodzi o widzenie człowieka w całości. Niesiemy pomoc materialną, czyli można powiedzieć, że niejako wspomagamy ciało, ale jednocześnie widzimy też ducha i duszę tego człowieka. I każdy, kto z państwa, myślę, że wszyscy mieliśmy okazję być w Przysieku, w centrali Caritas Diecezji Toruńskiej. Mamy okazję współpracować z księdzem Danielem Adamowiczem, z innymi osobami zaangażowanymi w tę instytucję, to wiemy, że właśnie ten człowiek w całości jako taki, nie tylko jego ciało, nie tylko jego żołądek, ale duch i dusza są tam zauważalne i są wspierane w całości. Więc to,
To jest moim zdaniem niezwykle istotne i trzeba też wspomnieć o jeszcze jednej takiej fundamentalnej zasadzie, która wynika z encyklik społecznych Kościoła, z katolickiej nauki społecznej, też z tych wcześniejszych, poczynając od encykliki XVIII-wiecznej, XIX-wiecznej encykliki Leona XIII. Zasada pomocniczości, bo też właśnie instytucja Caritas i to wsparcie czy ze środków unijnych, czy ze środków państwowych płynące do Caritas też oddaje właśnie tę zasadę pomocniczości, która stanowi, że problemy człowieka trzeba rozwiązywać w miarę możliwości najbliżej niego, tak? Czyli przez te wspólnoty, społeczności, lokalne organizacje, które są blisko, które dobrze znają człowieka, wiedzą, czego naprawdę potrzebuje i chcą mu realnie pomóc, ale jednocześnie są takie problemy, są takie sprawy, są takie wyzwania, których nie da się w całości udźwignąć małą społecznością. Czyli tak jak ksiądz Artur tutaj wspomniał, w prowadzeniu trzeba sięgnąć po środki zewnętrzne. Tak? I zobaczmy, to nie państwo dzisiaj buduje bank żywności w Grudziądzu, to nie Unia Europejska buduje bank żywności w Grudziądzu. Te instytucje, jak państwo, jak Unia, przekazują środki właśnie toruńskiej Caritas tutaj na budowę w Grudziądzu po to, żeby ta organizacja, która zna dobrze potrzeby ludzi, którzy tutaj mieszkają, którzy przyjeżdżają po pomoc chociażby z Ukrainy, to właśnie ta organizacja wie, jak dobrze te pieniądze wykorzystać i jak dobrze tę pomoc dostarczyć. Serdecznie gratuluję państwu tej inicjatywy w imieniu pana premiera i w imieniu własnym i chciałbym też, żeby tutaj z tego miejsca, myślę nie tylko premiera i moje, ale nas wszystkich popłynęły życzenia szybkiego powrotu do zdrowia dla księdza dyrektora Daniela Adamowicza. Dziękuję państwu bardzo. Ekscelencjo, księże biskupie, czcigodni księża, szanowni dyrektorzy Centrum Caritas, jakże blisko memu sercu, siostrą dyrektor, pasterką z Jabłonowa, bo my mamy w sercu, że miłość wymaga czynu. Idąc tym tropem, to kiedy ksiądz biskup Andrzej w młodej diecezji toruńskiej jednym ze swych pierwszych zarządzeń było decyzja o utworzeniu Toruńskiego Centrum Caritas. Wspieram tę instytucję i na moim biurku na pierwszym miejscu stoi statuetka, jakże bliska mojemu sercu, Korbonu. Nie wiem, czy sobie na nią zasłużyłem, ale wówczas uznano i tak to pozostało do dzisiaj, że ta działalność jest bliska mojemu sercu i staram się po prostu nie przeszkadzać. A jeżeli uda się coś dobrego zrobić, to tym cieszy się moje serce, ale myślę tych wszystkich, którzy są w potrzebie. Rzeczywiście dzisiejsze centrum, tu bank, żywność, jakże potrzebny. Potrzebny nie tylko tym, którzy w Polsce doświadczają głodu, ale na całym świecie. Problem bezpieczeństwa żywnościowego jest problemem globalnym. Ten problem staje się również problemem politycznym, co nie powinno tak wybrzmiewać mocno, ale tak niestety jest, że wiele osób, które potrzebują tej żywności, nie otrzymują jej, a my, ta część bogatsza świata, często marnujemy tę żywność. W Polsce marnuje się rocznie ponad 5 milionów ton żywności. Zmienią się w tym obszarze przepisy, które będą zawierały na produktach, ważne nie końcową, a sugerowaną datę ważności do spożycia. I taka żywność będzie trafiała między innymi poza tą inną do takich magazynów, żeby w inny sposób była i docierała, dystrybuowana i docierała do tych wszystkich potrzebujących. Księże biskupie, panie ministrze, panie senatorze, panie marszałku, szanowni państwo samorządowcy, ale przede wszystkim księża dyrektorzy Caritasu. Jak przedmówcy już powiedzieli, Caritas diecezji toruńskiej to była pierwsza decyzja nowo powołanej diecezji, nowo powołanego biskupa ordynariusza i ona nadal znajduje się w centrum uwagi obecnego również pasterza diecezji toruńskiej. Szanowni państwo, cieszę się, bo jest to kolejna inwestycja w Grudziądzu w ostatnim czasie.
Bardzo się cieszę, że została ona wsparta niebagatelną kwotą 1,5 miliona złotych, która stanowi właściwie 1/4 wkładu rezerwą prezesa Rady Ministrów i za to chciałbym serdecznie podziękować panu ministrowi, który przyczynił się do pozyskania tej kwoty. Wiecie państwo, że mamy własne rządowe magazyny, które są ujęte w formę organizacyjną, jaką jest Rządowa Agencja Rezerw Państwowych. Funkcjonowanie tych rezerw zostało dobrze przetestowane w minionym okresie pandemii i kryzysu uchodźczego, ale w tych niepewnych czasach musimy rozbudowywać ciągle tę sferę rezerw i decentralizacji. I chociaż ta instytucja nie będzie ujęta w formy organizacyjne i dobrze, ale będzie istotnym wzbogaceniem, bo samo słowo Caritas, ono się rodzi w sercu człowieka, ale żeby skutecznie móc przyjść z pomocą drugiemu człowiekowi, potrzebne są środki materialne. I ta nowoczesna baza magazynowa, umiejscowiona właśnie tutaj, w Grudziądzu, w tej części diecezji, bo diecezja ma kształt taki bardzo wydłużony i żeby dobrze zapewnić dostępność, to ta lokalizacja tutaj w Grudziądzu jest sprawą niebagatelną. Jeszcze raz chciałem wszystkim ludziom dobrej woli, na czele z panem ministrem Szczuckim, podziękować za to wszystko, co w Grudziądzu dzieje się, bo Caritas jest silny właśnie tym, użyję słowa, wianuszkiem sprzymierzeńców. Biznes, samorząd i liczne kręgi ludzi dobrej woli, którzy łączą się w kraju przecież tak boleśnie podzielonym. Jest taka sfera, jest ich więcej, ale ta sfera jest wyjątkowo sympatyczna, że tutaj ponad podziałami wszyscy się ze sobą łączymy w działaniach i nawet się uśmiechamy do siebie. To jest bardzo istotne. Dziękuję bardzo. Ekscelencjo, czcigodni księża, przedstawiciele władz państwowych i lokalnych, szanowni państwo. Każda uroczystość jest doskonałą okazją do celebracji ważnych, bardzo ważnych wydarzeń w życiu wspólnoty. Nie inaczej jest w dniu dzisiejszym, kiedy dokonujemy uroczystego otwarcia, symbolicznego otwarcia budowy hali magazynowej na potrzeby Banku Żywności Caritas Diecezji Toruńskiej. Ta inwestycja w sposób oczywisty, moim zdaniem, wpisuje się w podstawową misję Caritas, czyli niesienia pomocy osobom najbardziej potrzebującym. Myślę też, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, że ubóstwo współczesnego człowieka przybiera różne formy. Jest to ubóstwo socjalne, materialne, duchowe, ubóstwo społeczne czy też psychiczne. Niemniej deficyty żywnościowe są chyba tymi z najbardziej dotkliwszych, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie, a nawet w najbardziej traumatycznych sytuacjach uniemożliwiają życie. Inwestycja ta, myślę wręcz, jestem przekonana, w sposób znaczący też wesprze społeczność lokalną w różnych inicjatywach. Pomoże też Caritas diecezjalnej, umożliwi kontynuację dotychczasowych działań, szczególnie tych, które dotyczą programu pomocy żywnościowej w jego w tej chwili już nowej unijnej odsłonie, udział w dalej w spiżarni Caritas, czyli w tych działaniach, które prowadzicie od bardzo wielu lat. Oraz w tych wszystkich innych, o których była mowa, bo jak tutaj już było podkreślane, dbanie o dobro człowieka to dbanie o jego integralny, a więc całościowy rozwój. Korzystając z okazji, chciałabym bardzo pogratulować i podziękować przede wszystkim inicjatorowi przedsięwzięcia, nieobecnemu niestety z nami, księdzu prałatowi Danielowi Adamowiczowi oraz jego współpracownikom za podjęcie się trudu budowy magazynu. Ten trud to z pewnością wyraz ogromu waszego zaangażowania, to wyraz waszej empatii z osobami wykluczonymi bądź zagrożonymi wykluczeniem społecznym, a także wyraz profesjonalizacji waszej pracy. Życzę przede wszystkim szybkiej realizacji inwestycji i owocnej realizacji inwestycji. A w imieniu Caritas Polska raz jeszcze gratuluję. Dziękuję bardzo. Panie senatorze, panie ministrze, panie wojewodo, panie prezydencie, panie marszałku, szanowni państwo, padło tu już bardzo wiele podniosłych słów, które
właściwie wszystko wyjaśniają, a może nie wszystko, ale bardzo wiele. Chciałbym jeszcze po prostu podziękować z całego serca tym wszystkim, którzy pomogli, żebyśmy mogli dzisiaj się tutaj spotkać na tym placu i żeby w tym miejscu, mam nadzieję, jak najkrótszym czasie powstał bank żywności, powstała hala, która będzie zapleczem dla banku żywności. Bardzo serdecznie dziękuję. Nie będę już wszystkich po kolei wymieniał. Szczególnie mnie cieszy to, że pomocni są ludzie o różnych poglądach, może różnie umiejscowieni, ale ludzie, którzy mają dobre serce. Troska o drugiego człowieka nigdy nie powinna nas dzielić. Zawsze powinna łączyć, bez względu na wszystko inne. I myślę, że to też jest przesłanie, które płynie właśnie z tej inwestycji. Po drugie, jeszcze chciałbym podkreślić, że ta hala jest niezwykle potrzebna. Usłyszeliśmy o tym, że to będzie zaplecze żywnościowe dla ludzi potrzebujących i pewnie taka hala jest potrzebna, żeby Caritas mogło normalnie funkcjonować w takich czasach, można powiedzieć, spokojnych. Ale my dobrze wiemy, że nawet jeśli zrobimy bardzo wiele, to nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć się przed kataklizmami, przed różnymi klęskami żywiołowymi. Nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć się przed wojną, co jeszcze nie tak dawno temu wydawało nam się zupełnie odległe, a może nawet nierealne. I wówczas potrzebujemy działania natychmiastowego. Nie ma czasu na zbieranie żywności, na szukanie żywności, na organizowanie transportów. My to robimy, ale wiemy, ile to zajmuje czasu i ile wysiłku nas to kosztuje. W związku z tym potrzeba takich miejsc, takich banków żywności, takich hal, gdzie będzie żywność, którą możemy w każdym momencie przeznaczyć, podarować ludziom, którzy jej najbardziej potrzebują i przez to również ocalić życie. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. To dopiero początek tej drogi, ale mam nadzieję, że uda nam się ten piękny i taki dosyć ambitny projekt zrealizować przy pomocy wielu ludzi dobrego serca i dobrej woli. Akt erekcyjny upamiętniający budowę magazynu żywności Caritas diecezji toruńskiej w Grudziądzu, która okazując troskę Kościoła katolickiego, otacza pomocą i wsparciem osoby ubogie, dotknięte sytuacjami losowymi, uchodźców doświadczonych koszmarem wojny. W roku pańskim 2023, w dniu 17 miesiąca sierpnia, kiedy papieżem Kościoła rzymskokatolickiego był Franciszek, biskupem diecezji toruńskiej ksiądz Wiesław Śmigiel, prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda, a premierem Mateusz Morawiecki. Wojewodą kujawsko-pomorskim był Mikołaj Bogdanowicz, a marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki. Kiedy prezydentem miasta Grudziądza, gdzie budowla jest wznoszona, był Maciej Glamowski, a przewodniczącym Rady Miasta Grudziądza Łukasz Kowarowski z inicjatywy Caritas diecezji toruńskiej i jej dyrektora księdza prałata Daniela Adamowicza, niniejszy dokument na wieczną rzeczy pamiątkę w fundamenty złożone będzie, aby przyszłe pokolenia wiedzieć mogły, jak szlachetni i troszczący się o dobro wspólne ludzie to dzieło tworzyli. Historia powstania magazynu jest następująca. Dyrektor Caritas diecezji toruńskiej ksiądz prałat Daniel Adamowicz w styczniu 2022 roku zwrócił się z inicjatywą budowy do prezydenta Grudziądza pana Macieja Glamowskiego, który do pomysłu odniósł się bardzo życzliwie i działkę pod budowę wskazał. Rada zaś miasta Grudziądza jednogłośnie rzecz poparła i tym to sposobem za 1% wartości Caritas grunt pod budowę posiadła. Niezawodny przyjaciel Caritas, Piotr Augustyniak, sfinansował proces powstania projektu i jego procedowanie. Pośrednim wykonawstwem zajęła się firma InvestProj Wojciecha Osaka. Wysiłek ów, zakończony wydaniem pozwolenia na budowę, sfinalizowano w czerwcu 2022 roku. Każde dzieło wykonanym być może, jeśli zabezpieczone finanse zostaną. I tak dzięki wyjątkowej życzliwości marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego oraz zaangażowaniu jego współpracowników 3/4 pieniędzy potrzebnych na inwestycje pozyskane ze środków unijnych
zostało. Brakujące zaś ponad 23% dzięki pomocy ministra Krzysztofa Szczuckiego premier Mateusz Morawiecki przekazał. Zabezpieczone finansowo wykonanie inwestycji po dokonanym procesie wyboru firmie Rewbud S.A. powierzone. W dniu podpisania niniejszego dokumentu przez świadków tego dzieła teren budowy i całe przyszłe dzieło biskup toruński Wiesław Śmigiel modlitwą otaczając poświęcił. Uroczystość swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście, wśród których znaleźli się beneficjenci podjętego przez Caritas diecezji toruńskiej i jej przyjaciół dzieła. Ku wiecznej rzeczy pamiąc akt erekcyjny podpisali biskup diecezji toruńskiej Wiesław Śmigiel, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów Krzysztof Szczucki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, prezydent miasta Grudziądza Maciej Glamowski, przewodniczący Rady Miasta Grudziądza Łukasz Kowarowski, dyrektor Caritas Polska oraz wykonawca Rewbud pan Bartosz Zielony. Podpisał dyrektor Caritas diecezji toruńskiej ksiądz Daniel Adamowicz. Taki oto akt erekcyjny, tu jest jego kopia, odczytałem, tu jest oryginał i o których podpisanie również bardzo prosimy. Będziemy wymieniać poszczególne osoby. Jest 10. Proszę teraz jeszcze panią Nadię. Jeszcze, co by zrobić?